Na początku nowego roku mają odbyć się konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji rynku. Dziś przygotowywana jest koncepcja zagospodarowania centralnego placu miasta. Tym samym poprzednia koncepcja zaprezentowana mieszkańcom w kwietniu ubiegłego roku trafia do kosza. Nową mamy poznać na początku przyszłego roku, bo właśnie wtedy zaplanowano konsultacje społeczne. Maciej Kubiak, główny architekt miasta, zdradził jednak trochę szczegółów. W grę wchodzi nowa nawierzchnia. Panie, które zajmują się tą koncepcją, rozważają przywrócenie pewnych struktur sprzed wojny, czyli ta posadzka miałaby nieco inny kształt. Ciągi wzdłuż pierzei, wszystkich pierzei, no, miałyby nieco inne również, nieco inne wymiary. Inna ma być także zieleń. Ta zieleń powinna być uporządkowana, powinna podkreślać walory krajobrazowe i przestrzenne rynku. Bo w tej chwili zieleń na tą chwilę w zasadzie przesłania kamienicę. No, ktoś powie, że może dobrze, ale niektóre na pewno, z tym, że docelowo nie jest to najlepsze rozwiązanie i uporządkowanie zieleni to ważny element. Do tego dochodzi jeszcze mała architektura i nowa elewacja ratusza.